Co? Nie cofamy się po niego? Siema, jestem Marek. Dzisiaj sprankuję kolejnego youtubera, ale nie jest to tylko youtuber, bo jest on jeszcze najlepszym raperem na świecie. Może kojarzycie Czuksa, albo taki kawałek, Ej, o co ci chodzi, ej ziom? I tak dalej, ta nuta mną buja, ale mniejsza. Zapraszam do oglądania. Nie bez powodu jestem w lesie, bo prank będzie polegał na tym, że wywiozę Czuksa do lasu. Moja taktyka na to jest taka, że zaproszę Czuksa do swojego samochodu, opowiem mu, jaki rzekomo mamy nagrywać film, a będziemy mieli niby nagrywać test wody. Następnie zawiozę go do lasu pod pretekstem pobrania wody z mojego prywatnego źródła, którą również ma testować. Oczywiście będzie to byle jaki las, byleby był oddalony od cywilizacji. Kiedy nagrywam ten film na moim kanale jest 960 tysięcy subskrypcji, natomiast kiedy wy go oglądacie jest zapewne już ponad milion. Wspólnie pobiliśmy rekord Polski. Jestem z was naprawdę dumny, ale słuchajcie, bo możemy pobić jeszcze jeden rekord. Tu i teraz, a mianowicie będzie to rekord przyrostu miesięcznego subskrypcji. Aktualnie wynosi on na moim kanale 200 tysięcy subskrypcji miesięcznie, a jeżeli będzie ich 250 tysięcy, to pobijemy kolejny rekord. Zatem bierzemy się za subskrybowanie. Dobra, jeżeli już zasubskrybowaliście, to teraz zobaczcie, jak Czuks poradzi sobie sam w lesie. Więc zaczynamy zabawę. Kto siedzi na ławce? Siema Czuks. O, Marek, cześć. Siema. Dobra, to może wysiądziemy i opowiemy, na czym będzie polegał ten film. Dobra, to dawaj wychodź. Dobra, więc tak, dzisiaj sprawdzimy, czy Czuks ma wyczulone kubki smakowe i czy będzie potrafił odróżnić wodę ubogą od wody drogiej. Zatem zapraszamy do oglądania. Ale super. Słuchaj Piotrek, pojedziemy jeszcze do mojego prywatnego lasu i weźmiemy trochę wody z mojego prywatnego źródła. To jest niedaleko, tak, że chwila drogi tam będziemy. I to będzie jedna z tych wód, które ci podam. Okej, okay, dobra, jestem bardzo ciekawy. Dobra, więc tak, cały odcinek będzie wyglądał tak, że podamy ci 4 razy wodę. Trzy razy będzie to woda z kranu, a raz damy ci wodę z kibla i tą wodę z kibla wyplujesz albo powąchasz, powiesz, że nie, jest mi dobra. Nie, nie ma opcji stary tego, żebym to wypił, nie? A do tych trzech wód z kranu będziemy ci pokrótce mówić, jaka ona jest, a ty będziesz słowo w słowo powtarzał to, co my ci powiemy. Dobra. No właśnie, na tym ma cały prank polega. Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiem. Czyli ludzie jakby będą wiedzieli, że to już jest jakby... Tak, oni podczas oglądania będą wiedzieli, że za każdym razem dostajesz kranówę. Dobra, to już jest stary przesada, po prostu jedziemy już chyba 3 godziny. Cały czas mi się wydaje, że jesteśmy w tym samym miejscu. Kiedy będzie to twoje rezonacja? No czekaj jeszcze, spokojnie. Ja pierdzielę, nie wiem, czy jest warto naprawdę tam jechać, nie? W każdym razie powiedz, że czy my jesteśmy jeszcze na terenie państwa polskiego, możesz coś takiego powiedzieć, nie? Chcesz wywieźć gdzieś. O, weź coś takiego powiedz, że gdy mnie chcesz na Ukrainę wywieźć czy coś. Dobra, czekaj. Stary, tak sobie rozkleiłem tego film. My w ogóle jesteśmy jeszcze na terenie Państwa Polskiego. Może to jest jakiś prank, jednak może chcesz mnie gdzieś wywieźć, a ja nawet nie wiem, o co chodzi. Piotrek, owszem, jesteśmy w Polsce. Zaraz będziemy w mojej rezydencji, poczekaj chwilę. Jeszcze nigdy tak tego przez Polskę nie było. Nie dramatyzuj. Naprawdę. Nie dramatyzuj, spokojnie, uspokój się. Nie no, że rzeczywiście już troszeczkę jedziemy, nie? Chcąc, nie chcąc. Ja myślałem, że to będzie gdzieś bliżej. Nie byłoby zabawy, jakby było blisko. Która jest liczba? 13? A od 8 jedziemy. Od 9. Tu będzie dobrze. Tu jest w miarę płaska powierzchnia. Gdzie? Do góry po lewo, tak? No ta tutaj nagramy. Do góry po lewo. Dobra, to co? Że jesteśmy na miejscu, tak? Ja taki muszę teraz wyjść z samochodu, nie? Że zmęczony jestem. Dobra, to od razu weź kamerę, nie? Czekaj. Dobra, jesteśmy już na miejscu, idziemy. O Jezus, w końcu. Trochę jest problem, żeby tutaj wejść, ale tu... Cały los jest tu? No tak, tak, cały tu i las. To pierdziele. Przejechaliśmy tyle dookoła. Akurat tutaj przejdziemy sobie skrótem. Kamerzysta, skrót jest tam chyba, nie? No jest, jest okej. Dobra, czyli tam idziemy. Weź powiedz, że tutaj gdzieś twój strumyk płynie i że musisz Czuks znaleźć strumyk.
Dobra, Czuks, mam dla ciebie wyzwanie, a mianowicie musisz znaleźć gdzieś tutaj strumyk, w którym jest woda źródlana. Także tutaj? No gdzieś tutaj. O. Powodzenia ci życzę. Trudno nie będzie. Mam na pewno, nie? No, weź może tam bardziej w te krzaki tam. Do góry. Poczekaj, ja pójdę po statyw. Chodź, Marek, po statyw. Słyszysz, Czuk? Chodź tam, tam idź bardziej w krzaki, a my pójdziemy po statyw. Ty, tylko ten statyw. No, no po statyw idziemy, no. Jest kluczyk. Masz kluczyk. Sosice. Weź go zawołaj. Jeszcze bez strumy. Weź go zawołaj. O kurwa. Weź go zawołaj. Jesteś na jakiś zatupiu. I go zostawiamy na jakiś. Dobra, słuchajcie. Zostawię jeszcze Piotrkowi 300 zł. Żeby sobie ewentualnie chłopak poradził. Zaraz go zawołam, także będziesz musiał jeszcze na chwilę wyjść z samochodu. Dobra, nie, no otworzymy normalnie ten. Nie, może ja z daleka mu krzyknę, że zostawiam 300. Czeka tam na tej górze. Czeka na tej górze. To może ty. Piotrek! 300 zł ci zostawiam tutaj, okej? Okay? 300 zł! Tutaj 300 zł będzie leżało. On nie wie, o co chodzi. Chodź. No będziesz miał na autobus albo na taksówkę. Na jedzenie kupisz sobie coś. 300 zł zostawiam. Dobra, dawaj, jedź. Rzuć, rzuć, rzuć. Co? A, nie cofamy się po niego? Biegnie! Daj kamerę! Powiem, mamy 300 zł! No Piotrek? I jak? Jedziesz? No pewnie myślałeś, że się po ciebie cofniemy, ale my nie jesteśmy jak Marcin Dubiel i nie ustawiamy pranków. Dlatego dałem ci 300 zł, masz telefon, to nie wiem, zamów tam sobie taksówkę czy coś. Mam nadzieję, że dasz radę. Ej, ale podbijesz tutaj na stronie jeszcze? No nie, my nie ustawiamy pranków jak Marcin Dubiel. No w porządku, a siedzisz tutaj jeszcze? A co się stało? Stary, nagrywasz dalej czy nie? No nie, teraz już nie nagrywam, ale nie ustawiamy pranków po prostu. No w porządku, ale przyjedziecie tutaj czy nie? A po co podjechać? Proszę? No kamery zapomniałem u was, stary. A, dobra, rzeczywiście, to idź tam znowu do tego lasu, gdzie szukałeś tego źródła. My ci na drodze zostawimy kamerę i pojedziemy, żeby było uczciwie, okej? Okay? Gdzie? Zostawimy ci tam na drodze, gdzie, skąd odjechaliśmy. Kamerę ci zostawimy. Co? Chcę ci jeszcze kasę oddać. Ale nie, to weź sobie, żeś miał na powrót, na taksówkę, na jedzenie jakieś. Stary, no nie rupiaj. No nie robię, dobra, kierowca, weź zawróć, zostawiłem mu tą kamerę. Rzeczywiście zapomniałem o tej kamerze, ale już się wracamy. Dobra, to za chwilę jesteśmy, okej? Okay? Okay. No siema. Ale przejęty głos. Dobra, aktualnie jeszcze raz wrócimy do Czuksa. Zostawiłem mu rzeczywiście tą kamerę. On pewnie będzie myślał, że uda mu się wejść do mojego samochodu, lecz będzie się mylił. No co jest? Gdzie wy jesteście? No zaraz będziemy, tą ci, kamerę ci damy, tak? Poczekaj chwilę, 5 minut, okej? Okay? Ale oburzony jest. O, jest, stoi. Dobra.
Tam widzimy Czuksa. Zostawię mu kamerę. Siema! No i teraz cofamy. Po około 6 godzinach naprawdę wycieńczającej jazdy jestem w końcu na swoim apartamencie. Aktualnie nie wiem, co dzieje się z Czuksem, ale najprawdopodobniej obraził się na mnie, bo od kiedy zostawiłem mu kamerę na drodze, jeszcze nie odebrał ode mnie żadnego telefonu. Tak czy inaczej, zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Możecie również zostawić subskrypcję u Czuksa. Niech już ma chłopak. Do zobaczenia.